Może tak chciałbym nas zachęcić wszystkich razem, żebyśmy po prostu wszyscy zawołali, podziękowali Bogu za, za to, że jest z nami. Za to, że możemy go doświadczać. Panie, tak dziękuję Ci z całego serca za ten dzisiejszy wspaniały dzień, za to, że jesteś naszym Bogiem, Panie, naszym wspaniałym Bogiem i że możemy doświadczać każdego dnia Twojej mocy, Twojego dotyku, Panie. Twojej, możemy doświadczać ciebie, Panie, Twojej obecności, tego, że Ty mówisz do nas, Panie, tego, że Ty działasz w naszym życiu, tego, że Ty nas kształtujesz, tego, że Ty. Yy, yy, ukształtowujesz nasz charakter, nasze życie. Panie, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za ten czas, za nasz wspaniały kościół, który nam dałeś, za i za ten budynek, w którym możemy się spotykać, ale przede wszystkim, Panie, za każdego brata i za każdą siostrę na tym miejscu, Panie. Dziękuję Ci, że dałeś nam siebie, byśmy razem mogli tutaj być, byśmy razem mogli trwać, byśmy razem mogli wytrwać do końca, Panie, i spotkać się z Tobą i na wieki już z Tobą być, Panie, że mamy tą nadzieję w sercu, Panie, Tę żywą nadzieję, tą żywą obietnicę, Panie, którą możemy żyć każdego dnia i doświadczać tego, że jesteś żywy, że jesteś prawdziwy, że jesteś autentyczny, Panie, że nie jesteś fikcją, Panie, że nie jesteś wymysłem, ale prawdą, żywą prawdą, Panie. Dziękujemy Ci z całego serca. Chcemy oddawać Tobie ten czas. Niech Tobie będzie chwała, Panie też z tego słowa, które będzie mówione, Panie. Tak bardzo pragnę, byś dotykał mojego serca, byś dotykał każdego z nas, panie. By każdy z nas mógł coś odebrać, coś wziąć do siebie, panie. I niech każdego z nas to buduje, panie. Niech tobie będzie chwała i cześć. Amen. Witajcie, kochani. I zanim coś powiem, to jestem. To w zasadzie mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, i potem zejść i już będzie po słowie. Tak bym można było powiedzieć. Wiecie, przeżyłem dzisiaj Boże działanie. Po raz kolejny, wiecie, w, w niedzielę, jak będziemy mieć młodzieżową usługę, to będę mógł powiedzieć też jeszcze o jednym takim świadectwie z naszego obozu, którego teraz nie zdradzę, bo to musi być odłożone na niedzielę. Ale, wiecie, tak sobie myślałem, chciałem zacząć jakimś świadectwem i Pan Bóg dał mi już dzisiejszego dnia. Doświadczyć po prostu tak naprawdę Bożej mocy i tego, że jest każdego dnia z nami. Dlaczego? W ogóle wszystko, cały ten czas, to, że tutaj dzisiaj mogę stać, to jest jedno wielkie świadectwo. I to, że mogę coś powiedzieć, że mogłem coś przeżyć w swoim sercu, to jest dla mnie wielkie świadectwo. Dlaczego? Bo cały czas kiedy przed yy, czas po Laskowie, po obozie. No to od razu gdzieś w sercu nastawiłem się na dzisiejszą datę i, i myślałem już o tym czasie, o tym, że będę miał słowo, że będę się czymś dzielił. Ale wiecie, nie dało się skupić, nie, nie potrafiłem się skupić, nie potrafiłem za wiele myśleć o tym słowie, nie potrafiłem niczego stworzyć tak naprawdę. Miałem od dawien już od dłuższego czasu gdzieś jakąś myśl, o czym chcę głosić, ale totalną, wiecie, siadałem czasami do... Takiego stolika, który mam w domu, tam gdzie zawsze sobie lubię usiąść. I nic. Taka pustka po prostu w głowie. I wiecie, uciekające myśli, totalnie w inne przestworza, w inne miejsca, w inne wydarzenia, w inne fakty, nie ukrywam, że czas po, obozy, po obozie był dla mnie bardzo trudny i, i też wiele musiałem doświadczyć w tym czasie. I, i nie potrafiłem, i. Pojechaliśmy teraz y, z szwagrami do szwagrów, po prostu na taki weekend. I wiecie, w moim głowie przez cały ten weekend to było tylko to, że wracasz w poniedziałek wieczorem, we wtorek idziesz do pracy, a po pracy przychodzisz i jest nabożeństwo. I trzeba coś usłyszeć, trzeba czymś, coś powiedzieć, trzeba się czymś podzielić. I przez cały ten weekend czułem ciężar na sobie, po prostu taki. Że nie umiem tego poukładać, nie umiem tego poskładać, nie umiem ubrać w całość. I wiecie, kiedy wracałem wczoraj wieczorem, wsiedliśmy do samochodu, to jest jakieś tam 3,5 godziny, 4 godziny drogi. Akurat nie, nie byłem kierowcą, byłem pasażerem, więc yy, wiecie, zaraz na początku wsiedliśmy do samochodu, zamknąłem oczy i mówię: Tak, co jest nie tak? Co jest nie tak ze mną teraz? Co jest źle? Coś, co się dzieje? Dlaczego? Ja nigdy tak nie miałem. I wiecie, takie słowo od Boga: Ufasz mi, czy liczysz na siebie? I wiecie, zamknąłem oczy dalej w samochodzie, jechaliśmy dalej. Przemyślałem wszystko wzburzyłem się w sobie i wiecie, tak w tych myślach, w tej głowie zawołałem, ufam Ci. Ufam Ci, bo wiem, że mnie nie zawiedziesz. I wiecie, Bóg nigdy nie zawodzi. Nigdy nie zawodzi. Ale to nie jest wszystko. Wiecie, dzisiaj poszedłem do pracy i zaczęła mi boleć głowa, zacząłem się źle czuć. Gdzie wróciłem z pracy, czułem się jeszcze gorzej. Zacząłem sklecać notatki, czułem się już najgorzej. Wiecie, napisałem o piątej, tylko przed nabożeństwem, że do, taką mamy, mamy grupkę młodzieżową, na której się spotykamy, i mamy też taki czat ze sobą. Więc napisałem, żeby się modlili, jeżeli tylko mają takie pragnienie w sercu i wierzę, że się modlili. I wiecie, przyszedłem tutaj i poszedłem do Szymona, i Szymon mówi, się pyta, jak się tam czuje, i tak dalej. Mówię, że no jest jak jest, a Szymon mówi: Po uwielbieniu to już będzie wszystko super. Można tak mówić i w to nie wierzyć, ale można tak powiedzieć i w to wierzyć. A Pan może takie rzeczy czynić. I tak jest, kochani. I chwała za to Bogu. Amen. Chwała za to Bogu. Naszemu wielkiemu Bogu, który jest cudowny, który jest twórcą. Kochani, mam pewien temat już od dłuższego czasu w sercu. Ten temat wymyśliłem coś ten tytuł to tak trochę na spontanicznie, więc on nie za wiele wam powie. Co o nim powiesz? Tak, ostatnim czasem bardzo dużo przeżywam taką myśl, co o nim mówię, co o kimś stwierdzam, co mówię między różnymi ludźmi o kimś. W jaki sposób wypowiadam się o, o kimś. Wiecie, przeżywam to, bo, bo sam tego doświadczyłem i z jednej i z drugiej strony. I, I wiecie, kiedy w ostatnim czasie bardzo przeżywam właśnie taki temat, że ktoś może coś o tobie powiedzieć i zaczynacie to dotykać. Że ktoś może coś o tobie powiedzieć komuś nawet, nie tobie. I gdzieś tam z daleka daleka dochodzą do ciebie te słowa i wiecie zaczynasz zaczynasz się załamywać, zaczynasz to przeżywać, zaczynasz po prostu przeżywać niechęć do dalszej służby, do dalszej pracy, bo skoro zawalam, skoro ludzie to dostrzegają, że Jestem nieodpowiedni, skoro ludzie dostrzegają, że z, z, nawaliłem w tej sprawie, i skoro ludzie dostrzegają, że mam wadę w tym, skoro ludzie dostrzegają, to wiecie, czasami pod wpływem tych wszystkich opinii, ocen, a niejednokrotnie nawet osądów, potrafimy po prostu spuścić głowę na dół i, i stwierdzić: Nie warto, nie warto dalej. A ja chcę dzisiaj powiedzieć, że warto, i do tego będę dzisiaj dążył, ale po kolei, bo ja już praktycznie końcówkę powiedziałem. Po kolei. Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie list do Rzymian. Tak, list do Rzymian to jest list, który przeżywaliśmy na obozie, więc też naturalnym było dla mnie, że przeżywam go dalej. I chciałbym, byśmy otworzyli sobie właśnie drugi rozdział tego listu do Rzymian, i przeczytamy sobie pierwszych pięć wersetów. One są takie. Dosyć mocne, ale ja zaraz to wytłumaczę. Nie masz zatem wymówki, ty, który osądzasz bliźniego. Potępiając jego, potępiasz przy tym siebie. Sam bowiem jako sędzia postępujesz podobnie, a wiemy, że wyrok boży na winnych takich czynów jest jak najbardziej słuszny. Czy więc liczysz na to, ty, który potępiasz innych, a sam postępujesz tak samo, że unikniesz kary? A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci, powściągliwości i cierpliwości? Nieświadom, że Jego dobroć zachęca Cię do opamiętania? Może dotąd? Kochani, skąd taki fragment w ogóle? Bo to był fragment, który ja musiałem przeżyć na swojej własnej skórze, na sobie samym. I będę trochę mówił o sobie dzisiaj, o tym, jaki ja byłem. Ale zanim trochę o sobie, to wiecie, co mówi ten fragment? Nie masz zatem wymówki. Wiecie, to pierwsze zdanie jakby od razu nawiązuje do, pierwszego, do wcześniejszego fragmentu, a więc do pierwszego rozdziału, bo mówi: Nie masz zatem wymówki, ale względem czego? I wiecie, cały pierwszy rozdział listu do Rzymian to opis ludzkości, opis tego, co myśmy uczynili co natura ludzka uczyniła. Wiecie, od samego początku, kiedy Adam z Ewą podjęli decyzję, że mają swój własny pomysł na swoje życie, że nie poddają się już pod Bożą wolę, nie chcą być mu posłuszni, ale coś stwierdzili, że chcą zrobić coś ponad, mają swój własny pomysł. Od tego czasu cała ludzkość tak naprawdę została ogarnięta naturą, która została, była zupełnie przeciwna Bogu. Naturą, która zupełnie sprzeciwiła się, i jak mówi pierwszy rozdział Rzymian, zepsuliśmy ten świat. Zepsuliśmy to, co nas otacza. Zniszczyliśmy to jako ludzie, przez grzech, przez sprzeciwienie się Bogu, jesteśmy przeciwni Bożej, Bożej harmonii, tego, co Bóg daje. I wiecie, o tym mówi pierwszy rozdział, i później wymienia grzech po grzechu tak naprawdę, czy po prostu. No tak naprawdę grzech po grzechu o tym, że jest od, poczu, począwszy od y, tego, że jesteśmy rodzicom nieposłuszni, po naszą pychę i tak, dalej, i tak dalej, i I wiecie, myślę, że każdy z nas, gdyby popatrzył na ten fragment, odnalazłby gdzieś tam siebie. I wiecie, ten fragment właśnie o tym mówi, że nie ma takiego człowieka, który nie sprzeciwił się Bożemu prawu. Bo nasza natura sprzeciwia się Bożemu prawu i nie znajdziesz takiego. Wszyscy jesteśmy, jak mówi w innym fragmencie Boże, słowo pożałowania godni. I, I w tym momencie przychodzi ten czas, kiedy apostoł Paweł mówi: Nie masz zatem wymówki, ty, który osądzasz bliźniego. Wiecie, warto też zwrócić uwagę na kontekst listu do Rzymian. Wiecie, bo list do Rzymian został napisany w jakimś celu. Apostoł Paweł, kiedy pisał do Rzymian. To miał jakąś myśl i jakiś cel, by coś w sercach tych, tego kościoła w Rzymie uczynić, by coś mogli zrozumieć, by mogli coś poznać. I wiecie, historia tego kościoła jest taka, że kiedy on powstał, to był to kościół pomieszany Rzymian i Żydów. I wiecie, przyszedł taki czas, i to był kościół, który się rozwijał. I przyszedł taki czas, że decyzja, jakby wiadomo, że wtedy nie było narodu izraelskiego, wszystko było pod Rzymem cesarstwem, przyszedł taki czas, że Żydzi musieli, zostali jakby pewną decyzją wycofani do swoich ziem. Zostali wysiedleni z Rzymu z powrotem stamtąd skąd przyszli. I wiecie, ten Kościół w Rzymie musiał dalej rozwijać się w sposób. Znaczy rozwijać się ludźmi, którzy byli. Można nazwać Grekami czy po prostu Poganami, czyli wcześniej nie narodem izraelskim. I wiecie, dalej historia jest bardzo ciekawa, bo jednak okazało się, że tym Żydom na nowo udało się wrócić po pięciu latach do tego zboru. I wiecie, kiedy oni wrócili do tego zboru, to stało się coś strasznego. Otóż Żydzi pełni swoich zasad, prawa, Zakonu i tego wszystkiego, co byli nauczeni od dawien dawna, tego, co poznali, o obrzezaniu, o potrawach, o świętach, i tak dalej, i tak dalej, można by wymieniać i wymieniać, przyszli do Kościoła, który w ciągu pięciu lat zupełnie się zmienił, gdzie nie było już miejsca na te zasady, na te prawa, które były w zakonie. Rzymianie ci można powiedzieć, poganie, ale już już przez Pana wzięci do siebie, oni mieli swoje własne jakieś nawyki, przyzwyczajenia, swoje własne, można powiedzieć, nawet trochę tradycje, ale to było zupełnie odbiegające od tego, co znali Żydzi, co poznawali Żydzi, co, co, co po prostu wiedzieli z Bożego Słowa, jakby z przykazań i z wszystkiego, z tego, co Bóg dał Mojżeszowi. I i wiecie, pojawił się konflikt między tym w tym Kościołem. Żydzi przychodzili, zaczęli osądzać Rzymian o to, że nie jesteście obrzezani, o to, że jecie mięso, o to, że nie obchodzicie tego święta, o to, że źle to robicie, o to, że inaczej nam nakazał Mojżesz, o to, że inaczej nam nakazał Abraham, o to, że inaczej to wszystko miało być, inaczej to znamy, inaczej mamy inną mamy kulturę. Dlaczego. Jesteście w tej kulturze naszej, a nie zachowujecie się tak, jak my. I wiecie, powstał konflikt. Jedni drugi zaczęli osądzać, jedni drugi zaczęli stwierdzać, ty robisz źle, ty robisz źle. I wiecie, pojawiła się sytuacja trochę nieprzyjemna w kościele. Tak pokrótce, jeżeli chodzi o historię tego kościoła. I wiecie w tym momencie, apostoł Paweł pisze do Rzymian, do tego kościoła, i wiecie. Myślę, że właśnie dlatego napisał, nie masz zatem wymówki, ty, który osądzasz bliźniego. Potępiając jego, potępiasz przy tym siebie. Sam bowiem jako sędzia postępujesz podobnie, a wiemy, że wyrok boży winny takich czynów jest jak najbardziej słuszny. Kochani, nie masz wymówki, bo sam jesteś przeciwnikiem, byłeś przeciwnikiem. Przeciwko prawu, które Bóg stworzył. Sam przystąpiłeś to prawo niejednokrotnie. Kochani, sam jesteś przestępcą wobec tego prawa. Dlaczego więc, będąc przestępcą wobec tego prawa, chcesz teraz wyjść jako sędzia i jako przestępca osądzać innych przestępców? Czy to ma jakąś logiczną sens? Czy to ma jakiś logiczną całość, że wiecie, tak. Czysto po ludzku na naszą dzisiejszą sytuację. Czy wyobrażamy sobie taki moment, aby wychodził jakiś przestępca, który został skazany i po wielu latach więzienia, i tak dalej. Wiecie, poszedł jako sędzia i zaczął oskarżać innych przestępców o to, że uczyniłeś przestępstwo. Czy to jest, czy to jest logiczne? To nie jest logiczne. I apostoł Paweł zwraca na to uwagę, że skoro jesteś przestępcą wobec prawa, to dlaczego chcesz osądzać swojego bliźniego? Dlaczego, skoro tak samo jak on, winny jesteś kary, winny jesteś tak naprawdę śmierci? I wiecie, warto zwrócić tutaj uwagę na to, że apostoł Paweł przez cały ten list do Rzymian, nie chciałbym tu dalej, dalej iść i czytać jakby całych rozdziałów, Bycie zaczyna tłumaczyć, że nie jesteście już pod prawem, kochani, żeby osądzać się tym prawem. Dlaczego wracacie znowu do prawa, skoro Jezus Chrystus na krzyżu was pod niego wyzwolił? Dlaczego znowu obrzucacie się tym prawem i sprawiacie, że czujecie się winni i sprawiacie, że czujecie się osądzeni, skoro Jezus Chrystus. Przed po to, by zabrać od Was to prawo i ten osąd. Wiecie, apostoł Paweł bardzo mocno na to tutaj zwraca uwagę w całym tym liście. Ten list jest tak naprawdę tętni tym, co wykonało się na krzyżu, tym uwolnieniem od grzechów, tym raz na zawsze uwolnieniem każdego z nas i tym, że nie powinno, nie, nie powinniśmy raz, że my się potępiać tym, ale to. Prawo nie powinno już nas potępiać, nie ma już potępienia, bo jesteśmy w Jezusie Chrystusie, pod prawem Jezusa Chrystusa. Amen? Amen. Wiecie, to jest cudowne. I wiecie, dlatego zadałem sobie takie pytanie, czy warto osądzać. I to słowo właśnie dotarło do mnie, bo wydaje mi się, że był taki moment w moim życiu, gdzie byłem największym sędzią tego kościoła. Jakkolwiek to brzmi. I będę zupełnie szczery, że był taki moment w moim życiu, kiedy siedziałem tutaj. Nie pamiętam, czy były jeszcze ławki, czy już były stołki. Ale siedziałem tutaj gdzieś, najczęściej w prawym rzędzie, wiecie. I jedyną moją myślą w głowie podczas nabożeństwa, to było popatrzenie na kogoś i stwierdzenie: Ostatnio mi powiedział ktoś, że on przeklął tam i tam. Jak on może w kościele służyć, a okazuje się, że tak naprawdę przeklina. Potem kolejna sytuacja. Jadę z kimś. Słucham z kimś w samochodzie. Ktoś mnie przybrał. Wiecie, jedziemy, jedziemy i słucham świecka muzyka, radio, jeszcze takie okropne piosenki. Jak mogę z takim, z takim bratem, to w ogóle nie jest brat, jak mogę z kimś takim do kościoła chodzić, skoro on słucha takiej muzyki okropnej? Ja nie żartuję. Ja wiem, że niejednokrotnie czasem zdarza się to w naszych sercach. Wiecie, czasami przesiadywałem tutaj, słuchałem kogoś na przykład podczas, jak prowadził uwielbienia i zastanawiałem się. Jak On może zwodzić w taki sposób nas, takim dziwnym uwielbieniem? I mógłbym tak wymieniać i wymieniać, jak wiele miałem przeciwko wielu, i jak łatwo przyszedł mi osąd do serca, by osądzić kogoś, by stwierdzić o kimś tak naprawdę nieprawdę. Bo jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to nie ma już potępienia i trochę uciekłem od notatek. Wiecie, to, co gdzieś mm, zmienia moje myślenie też na temat każdego z nas, to mm, to, to, co pisze dalej w tym fragmencie. Wiecie, to moje myślenie, kiedy... Zacząłem tak osądzać i potępiać innych ludzi, to wiecie, co się we mnie rodziło. Zacząłem się zastanawiać w ostatnim czasie, co się we mnie mogło urodzić w mojej głowie, co rodziło się we mnie, kiedy ja coś takiego robiłem, kiedy ja coś takiego czyniłem. I wiecie, świetnie tłumaczy to trzeci werset. Czy więc liczysz na to, ty, który potępiasz innych, a sam postępujesz tak samo, że unikniesz kary? Kochani, to, co pojawiało się w mojej głowie i w moim sercu, to, kiedy ja mogłem komuś w swoich nawet myślach, ale nie mówię, że to tylko w myślach, bo niejednokrotnie, wiecie, spotykałem się w, w jakimś gronie swoich znajomych, bliskich i wiecie, czasami niektórzy już mnie chyba mieli dość, jak zacząłem mówić o niektórych, co tam uważam, co sądzę o nich, co oni to na wyprawiali i tak dalej. To wiecie, miałem wrażenie, że mnie to jakby usprawiedliwia w środku. Bo kiedy widziałem, albo wypowiadałem te słowa, że On jest taki i taki, to czułem się, ja taki nie jestem. On jest taki i taki, ale ja taki nie jestem. I wiecie, zauważyłem, że zaczęło mnie to jakby usprawiedliwiać w sobie. Jakby miałem takie poczucie, że czuję się lepiej w tym kościele, że czuję się, czuję się lepszy. Czuję się y, mądrzejszy od tych ludzi. Wiecie, ja uważałem, że to, co ja robię, to, że ja dostrzegam to wszystko, to jest dobre, bo ja jestem uważny, bo ja dostrzegam takie y, wady, takich ludzi, którzy gdzieś nas zwodzą i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, zacząłem się wewnątrz siebie usprawiedliwiać, tak jakbym liczył na to, że dzięki temu nie, do, nie dostąpię kary, albo nie dosięgnie mnie takich gniew boży jak, jak tamtych, co oni tak czynią. I dalej pisze jeszcze tak. A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci, powściągliwości, cierpliwości, nieświadom, że Jego dobrać zachęca Cię do opamiętania. I wiecie, chcę powiedzieć, że ja wtedy lekceważyłem Bożą dobroć dla tego człowieka. Bo Bóg okazał mu swoją miłość. Bo Bóg okazał mu swoją dobroć. Bo Bóg dał mu wszystko, usprawiedliwił go, Zabrał jego grzech, jego potępienie. A wiecie, ja to totalnie zlekceważyłem i zacząłem mówić, że on jest godny potępienia, zacząłem mówić, że on jest grzeszny. I zlekceważyłem tę dobroć też w swoim życiu. Tak samo. I wiecie. Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie list do Rzymian, ósmy rozdział od czternastego wersetu. Wiecie, tak bardzo krótko myśl odnośnie tego, dlaczego jeszcze nie powinniśmy tak robić. Dlaczego nie powinniśmy żyć i osądzać jeden drugiego. Bo wszyscy, których Duch Boży, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Wiecie, co chcę powiedzieć? Wiecie, to cudowne dzieło Boże na krzyżu, które Bóg uczynił w każdym z nas, jeśli wierzymy, i to jest słowo klucz, jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, to wiecie... To to cudowne dzieło sprawia w nas ten głos i to wołanie do Boga, Abba ojcze, Abba tatusiu. I to cudowne dzieło zaczyna sprawiać w nas postawę i życie godne bycia dzieckiem bożym, prawda? I godne bycia dziedzicem. I wiecie, co do tego słowa, dziećmi bożymi, chciałbym się trochę przyczepić. Jest ono niesamowite, prawda? Zastanawialiście się kiedyś, że możemy być dziećmi bożymi? My wszyscy, jako cały kościół, i wiecie, to znaczy, że jeżeli my wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, to okazuje się, że jesteśmy braćmi i siostrami. Zgadza się? Wiecie, ostatnio doszły mnie takie myśli, które mnie zachwyciły. Wiecie, dlaczego? Bo my nie jesteśmy braćmi ze względu na to, że ja kogoś lubię. My nie jesteśmy braćmi w kościele ze względu na to, że ktoś mi pomógł. My nie jesteśmy braćmi w tamtym rzędzie, oni są razem braćmi w tym rzędzie, oni są razem, a w tym rzędzie oni są razem. Wiecie, ale braćmi, wiecie, to jest proste. Ale wiecie kiedy zaczęłam tym myśleć? Zaczęło mnie to po prostu zachwycać, że jesteśmy braćmi ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie ze względu na moje własne widzi mi się i upodobanie. Nie ze względu na to, jaki On jest dla mnie, albo co On mi uczynił, albo jakiego ja go widzę, ale ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Niesamowite. I wiecie, to dalej zaczęło we mnie działać. Bo skoro jesteśmy braćmi ze względu na wiarę, to jak mogę potępiać i osądzać swojego brata? Zaczęło mnie to dotykać. Jak mogę potępiać i osądzać mojego własnego brata? Nie wiem, czy Was to tak dotyka, ale mnie po prostu to zaczęło dotykać głęboko. Nie jestem bratem ze względu na to, że kogoś lubię, albo ze względu na to, że kogoś szanuję, albo że ktoś mnie szanuje, ale ze względu na Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus powołuje nas jako dzieci i jako braci tutaj, każdego z nas. I jesteśmy braćmi nie ze względu na to, że się chcemy lubić, ale ze względu na to, że Jezus nas tutaj postawił, każdego z nas, jako swoje dziecko. I wiecie, kiedy zaczęło to do mnie docierać, to zrozumiałem, jak wielki błąd popełniłem w swoim życiu. dalej to o czym chcę mówić bo wiecie to nie jest tylko tak że my tylko prowadzimy w życiu z tych oczywiście niepozytywnych rzeczy osąd ale wiecie niejednokrotnie jest tak że zaczynamy się oceniać niekoniecznie wiecie na podstawie Bożego prawa wiecie wskazywać jaki on jest grzeszny i ten i że tu złamałeś prawo i tak dalej ale niejednokrotnie po prostu się oceniamy i wiecie, to jest coś, co gdzieś bardzo mocno doświadczyłem w swoim życiu. I chciałbym, abyśmy do, tego, do tej myśli otworzyli sobie Rzymian 12 rozdział. To, co lubimy oceniać i to, na co często patrzymy, to, to na wszystko. Jednokrotnie jest tak, że rodzi się w naszym sercu ocena co do jego służby. Że mógłby to w tym miejscu zrobić lepiej, a tak nie powinien się zachować tutaj podczas tego. Potrafimy oceniać nawet wygląd, potrafimy oceniać to, że ktoś przeszedł obok mnie i się ze mną nie przywitał, potrafimy oceniać yy, każdy fakt, każdą złą minę, każdy. Wiecie, wszystko po prostu, wszystko, co gdzieś jest wokół nas, to potrafimy w jakiś sposób ocenić. I wiecie, czasem tak jest, że gdzieś spotykamy się na obiedzie, spotykamy się gdzieś w swoim gronie, i zaczyna się mówienie, no, ale on to wiesz, tak, to, tak jak on ostatnio poprowadził to uwielbienie, tak to w ogóle nie powinno wyglądać. To jest źle, to jest, to jest w ogóle z masakra. albo y, to, co ja może gdzieś tam bardziej doświadczałem, to jak on w ogóle może mieć taki pomysł na młodzież, y, jak on w ogóle. Y, może tak sobie to, jak on sobie to w ogóle wyobraża, że takie młode osoby na młodzieżówce, yy, jak yy, no, milion tego jest, tylko teraz w głowie oczywiście pustka, ale wiecie, niejednokrotnie tak jest, że lubimy i potrafimy się oceniać i oceniać i oceniać każdy ruch ludzi wokół nas, którzy cokolwiek zrobią, wiecie, yy, ktoś przeszedł i... i no, i po prostu, wiecie, ja dostrzegłem, że on potrzebuje pomocy, a on po prostu tak obok niego przeszedł. No, co za brat bez miłości, no ja się. Albo jest jakaś zbiórka, wiecie, na jakąś bardzo ważną rzecz, i widzę kątem oka, on nie dał. No, jak mógł nie dać? On akurat pieniądze ma, nie? I wiecie, może to brzmi komicznie, może to brzmi dziwnie, ale ja wiem, że coś takiego jest. Wiem to z doświadczenia, wiem, że po prostu często w nas coś takiego się rodzi. I i dlatego, dlatego przede wszystkim dzisiaj o tym mówię, dlatego tak to przeżywam i chcę dojść do celu, do tego, co, do czego dążę, abyśmy potrafili się temu trochę przeciwstawić. Ale teraz chciałbym, abyśmy ten dwunasty rozdział przeczytali. Nie cały oczywiście, od pierwszego do ósmego wersetu. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Mówię bowiem każdemu z was na mocy danej mi łaski, abym nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. I teraz kluczowy fragment. Jedno ciało ma bowiem wielu członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my, w swej wielości, stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski, mamy też różne jej dary. Czy to prorokowania, do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy to nauczania po to, by pouczyć, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu, kto wspiera to hojnie, kto przewodzi to z zapałem, kto okazuje miłosierdzie to z całego serca może dotąd. Wiecie, ten fragment mówi o tym, że jesteśmy Kościołem, którym jest jednym ciałem. Zgadzamy się z tym myślą? Tak jest. I wiecie, kiedy zastanowimy się nad tym, jak wygląda ciało, ja wiem, że to jest dla nas proste. Ale wiecie, ciało ma wiele członków: ma ręce, ma nogi, ma głowę, oczy, uszy, usta, nos, jak to mówi jedna piosenka, i można by tak wymieniać i wymieniać. Mamy różne członki, różne różne też rzeczy możemy tymi członkami wykonać. I wiecie, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem. Jak mówi Boże Słowo. My, jako Kościół, jesteśmy jednym ciałem, ale wiecie, każdy z nas jest jakąś częścią tego ciała. Każdy z nas stanowi jakiś osobny członek tego ciała. I wiecie, każdy z nas, chcąc, nie chcąc, musi być inny, by wykonać to swoje inne zadanie. Każdy z nas musi się różnić swoim charakterem, swoim sposobem bycia swoim patrzeniem na tą daną służbę. Każdy z nas musi się różnić, nawet niejednokrotnie jakimś poglądem, ze względu na to, że każdy z nas wyma swoje zadanie, że każdy z nas jest powołany do zupełnie czegoś innego. I wiecie, to, co ja najczęściej oceniałem, to właśnie tą inność to, że to nie jest zgodne z tym, co ja myślę o tym. To, że to nie jest zgodne z tym, jak ja to widzę, jak, jak, w jakiej perspektywie i przez jaki pryzmat Jana to patrzę. I wiecie, kiedy zaczynam zastanawiać się nad tym fragmentem, to myślę sobie, jakie to było głupie, bo ten, kto jest powołany do uwielbienia, ten będzie miał, będzie stworzony do tego uwielbienia, ten, kto jest powołany do tego, by podać pomocną dłoń. Ten będzie miał wyczulony wzrok, słuch na tą osobę. On będzie ją dostrzegał. I wiecie, nie warto oceniać kogoś, że on kogoś nie zauważył. Ważne, że zauważyłeś ty. Nie warto oceniać kogoś, że on czegoś nie zrobił. Ważne, że ty dostrzegłeś to i mogłeś to zrobić. Nieważne to oceniać, że ktoś czegoś tam nie dał. Ważne, że ty dostrzegłeś tą potrzebę i dałeś. I wiecie, my potrafimy naprawdę się oceniać, a tak naprawdę stworzeni jesteśmy jako Bóg powołał nas jako innych w tym kościele. I każdy z nas będzie miał jakiś swój charakter i coś, co będzie mógł wnieść po to, byśmy później mogli wspólnie, razem stworzyć jedno ciało, jedną cudowną całość. I nie warto, wiecie, zwracać uwagę na wiele nawet, wiecie, ja nawet powiem tak, nie warto czasem zwracać uwagę nawet na to, kiedy ktoś po prostu się potknie i wiecie, zaczynać go dobijać i oceniać, że on to zrobił źle. Nie warto po prostu gdzieś kogoś, kto popełni jakiś błąd w służbie, by gdzieś w swoim gronie zacząć go oceniać i mówić o tym, że on to zrobił źle. Nie warto, bo jesteśmy jednym ciałem, które ma się wspierać, które ma się błogosławić, które ma się prowadzić. Wiecie, kiedy mamy, kiedy dostrzegamy na przykład właśnie, że ktoś się potknął, to bądźmy pierwsi, którzy podejdą i go poddźwigną. Bądźmy pierwsi, którzy podejdą i go wesprą. Które opowiedzą mu o tym, być może, jak może zrobić to lepiej. Ale nie bądźmy tymi, którzy będą oceniać i zwracać po prostu na to uwagę w taki sposób, że gdzieś, no widzieliście, ten to się dzisiaj pomylił, he he. nie? Albo ten to dzisiaj totalnie zawalił. Albo ten to dzisiaj w ogóle nie wiedział, co robi. I tak dalej. Niejednokrotnie zdarza nam się wiecie, gdzieś właśnie w swoich gronach zwracać na takie rzeczy uwagę, a później, wiecie, zaczyna to gdzieś wychodzić, a niejednokrotnie dochodzić do tej osoby, o której gdzieś tam powiedzieliśmy te rzeczy. Wiecie, właśnie znam to najbardziej ze swojego doświadczenia. Kiedy jako... Y, przejmowałem gdzieś służbę młodzieży, wiecie, tak nigdy w życiu nie spodziewałbym się, że tak wiele oceniania, tak wiele stwierdzania i tak wiele takich, wiecie, kopniaków otrzymam i to nigdy nie z ust bezpośrednich. Wiecie, dlatego wiecie, zacząłem to gdzieś przeżywać, bo zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest, że ja wszystko muszę dowiedzieć się od osób trzecich. Dlaczego tak jest, że nikt nawet mi nie powie, dlaczego miał taki pomysł na to, żeby to tak inaczej wyglądało, tylko po prostu. Już, już tak wielu ludzi o tym wie, że ja to źle robię, a ja nawet nie wiedziałem. I wiecie, zacząłem tego tak mocno doświadczać, że był taki moment, kiedy przybiło mnie to mocno i zacząłem się zastanawiać, co dalej z tą służbą. Może ja naprawdę nie nadaję się? Może ja naprawdę popełniam ciągle błędy? I wiecie, taki to najczęściej ma efekt w nas. Wiecie, ja będę mówił o tym efekcie trochę więcej za chwilę, ale wiecie, jesteśmy stworzeni do tego jako Kościół, jako jedność, by się budować, by nasz organizm mógł wzrastać i się kształtować. A nie jesteśmy stworzeni do tego, by, wiecie, ręka miała bić nogę, a noga miała nie słuchać tego, co mówią jego oczy. <grych> Czy jakkolwiek to teraz zabrzmiało. Innymi słowy, po prostu jesteśmy stworzeni do tego, by się błogosławić, by się podnosić, by się wspierać, a nie by po to, by kiedy ktoś się potknie, to tylko przejść obok tego, zwrócić na to uwagę i pójść dalej. Jak miłosierny samaratanin, o którym Pan Jezus powiedział, że to jest nasz biliźni, tak? Kiedy szedł, dostrzegł i był tym jedynym, który wziął go pod dźwigną, wziął go ze sobą i mu pomógł. Do tego jesteśmy powołani jako Kościół, by jako ten organizm wzrastać, iść do przodu, iść do góry i wspierać każdego brata, każdą siostrę. Nie zostawiać nikogo w tyle, nie zostawiać nikogo w złamaniu, nie zostawiać nikogo w, wiecie, w rozgoryczeniu, w załamaniu swoim służbom, w tym, że został już gdzieś torpedowany i ma tego dość. Tylko, wiecie, my musimy wszyscy razem, wspólnie chwycić się, wiecie, jak taki kółko, jak za ręce, my czasem na młodzieżówce, jak się modlimy, i wiecie, i trzymać się tych rąk, i wiecie, tak wspólnie iść do przodu. Po to jesteśmy kościołem. Dlatego o tym mówię. Wiecie, jeszcze jest jeden wspaniały fragment o ciele. Chciałbym, abyśmy sobie go otworzyli. 1 Koryntian, 12 rozdział. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że wiele stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. W jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem, a ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem, członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Potrzebu po podobnie głowa stopą, obejdę się bez Was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają, lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że pomniejszemu dał większe znaczenie, aby w ciele nie zabrakło harmonii, aby wszystkie członki w różnym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd, jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie, jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. W tym właśnie sensie, my wy wszyscy. Jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. To jest fragment o nas, kochani, o każdym z nas. My jesteśmy w tym kościele jakimś członkiem. Jesteśmy przeznaczeni do jakiegoś zadania. Mamy coś do wykonania. I będziemy inni. I będziemy się różnić. I niejednokrotnie nie będziemy się być może nawet rozumieć w pewnych kwestiach. Czy jesteśmy w stanie pomimo tego i ze sobą kochać się, wspierać się i wyjaśniać wszystko ze sobą bezpośrednio? Do tego właśnie powołał nas Bóg. To, co też chcę powiedzieć na koniec, w zasadzie, i do czego dążyłem od samego początku i na co chcę zwrócić uwagę, to, to to, w jaki sposób odbieramy takie sytuacje. Bo wiecie, to i tak będzie się zdarzać, wiecie, to co chcę dzisiaj zrobić, to zachęcić nas wszystkich do tego, byśmy dbali o siebie, byśmy w żaden sposób nie szukali jakiegoś osądu przeciwko komuś, byśmy nigdy nie starali się oceniać, byśmy, wiecie, zadbali o, o to, by tego nie robić, kochani, o to, by żyć w duchu, być pełni ducha i wiecie... Zadawać śmierć właśnie tym cielesnym sprawom, które często nas prowadzą do tego, by, wiecie, ocenić, by coś zrobić i to wszystko na swoją własną korzyść. Ale, ale wiecie, niejednokrotnie jest tak, że to i tak będzie do nas dochodzić, że jakieś plotki, jakieś informacje, jakieś sprawy, yy, jakieś ocena, jakiś nawet osąd każdego z nas, wiecie, i to, co mówiłem wcześniej, wiecie, był taki moment w moich służbach, kiedy. Zwłaszcza kiedy zacząłem gdzieś służyć właśnie bardziej, można powiedzieć, na widoku, kiedy zacząłem być liderem młodzieżowym, czy kiedy zacząłem głosić słowo w zboże, czy cokolwiek robić. Wiecie, zaczęło się mnóstwo ocen, mnóstwo osądów i mnóstwo jakichś yy, jakich różnych niesprawdzonych sytuacji, jakichś różnych niesprawdzonych prawd, myśli, które gdzieś zaczęły do mnie docierać. I wiecie, były takie momenty, kiedy powiedziałem, nie, ja już nie chcę, nie ja już nie mam siły. Wystarczyłoby pastora zapytać, ile razy ja odmawiałem słowo, kiedy już pytał mnie, po którymś tam razie. I wiecie, wręcz można by powiedzieć, że tutaj, na tej konwersacji to już była wymiana. Da żadę nie, da żadę nie. Wiecie, byłem tak zniechęcony do takiego stopnia, że ja nie miałem już ochoty. Nie, miał, nie czułem się już powołany, myślałem, że, że jestem na tyle zły w tym, co robię, na tyle nieodpowiedni, na tyle po prostu niepowołany do tego, że nie powinienem tego robić. Wiecie, kiedy przyszedł ten moment w młodzieżówce, ten taki trudny moment dla mnie, wiecie, kiedy spływało to wszystko na moją głowę i wiecie, tak czułem się po prostu taki, wiecie, zbity w dół, wiecie, to co, to, co wzbudziło się w moim sercu, to to, że ja już nie chcę być liderem. Ja już nie mam na to siły, ja już nie widzę perspektyw. Ja widzę po prostu już teraz to, że jestem niedoskonały do tej służby. Że być może Pan Bóg ma już przed sobą kogoś, kto jest w stanie to zrobić, kto jest w stanie poprowadzić ich lepiej, kto jest w stanie to zrobić mądrzej, kto jest w stanie po prostu dopilnować tego, czego ja nie dopilnowałem. Bo kochani, to nie jest tak, że ja byłem doby, doskonałym liderem. Wiele błędów już zdążyłem wtedy popełnić i niejednokrotnie ci te osoby, które stwierdzały wiele faktów na temat tego, co się dzieje w młodzieży, mieli rację. Ale wiecie, to tak spływało gdzieś z różnych stron i wiecie, zacząłem czuć, że już nie chcę, ja już nie mam siły. I, I tak sobie pomyślałem, ile razy możemy kogoś zniechęcić do służby? Tym, co mówimy. Ile razy możemy kogoś zlikwidować ze służby. Tym, co mówimy. Zwykłym osądem. Dlatego o tym mówię, bo warto jest, wiecie, powstrzymać się, uczyć się, nie rozmawiać, uczyć się, powstrzymywać takie rozmowy gdzieś w rodzinach, gdzieś w naszych spotkaniach. Gdzie się pojawia taka myśl, gdzie się pojawia jakaś osoba, która chce, która ma coś w sercu i ma dużo żalu być może do kogoś, warto jest to powstrzymywać. Wiecie, dlaczego? Żeby uniknąć sytuacji, że ktoś się w końcu kiedyś podda, żeby uniknąć sytuacji, że ktoś będzie przechodził przez taką ciemną dolinę. Żeby uniknąć sytuacji, że ktoś straci jakiekolwiek natchnienie do służby i chęć, żeby unikać takich sytuacji. Bo jak już mówiłem, jesteśmy kościołem, który ma się wspierać, który ma się jednoczyć. Jeśli będziemy się dzielić na grupki i oceniać w tych grupkach i wiecie, czuć tam w tych grupkach, no tam tamci to ten, tam tamci to ten, to nie będziemy jednym ciałem, tylko będziemy nami częściami tego ciała. A my musimy być jednym zbitym, zdrowym ciałem, który będzie wzrastać, który będzie dorastać w wielu sprawach, kształtować i wiecie, do tego właśnie Bóg nas przeznaczył jako braci. I jako swoje dzieci. I, i kiedy tak zastanawiałem się nad tym, to wiecie, wiem, wiem jedno. Takie myśli dla tych osób, które być może coś takiego czuły w swoim sercu, jak ja. A myślę, że wielu z nas niejednokrotnie spotkało się z takim momentem w swoim życiu, kiedy multum opinii, multum słów dotarło i, wiecie, zbiło nas. I będzie zaczęło kształtować zupełnie inną osobę w nas. I chcę powiedzieć jedną rzecz, że kiedy Bóg powołał nas na swoje dzieci i powołał nas do służby, to się nie pomylił. On się nigdy nie pomylił. I żadno potępienie i żadna tożsamość stworzona przez ludzi innych wokół Ciebie nie jest prawdą. Prawdą jest to, co mówi Boże Słowo. Prawdą jest to, co zrobił Jezus na Krzyżu. Prawdą jest to, w co wierzysz, w to, co mogłeś uwierzyć i to, kim jesteś dzięki tej wierze. I kiedy zrozumiałem to, że to, co mówią inni, nie jest, nie jest mną, nie jest moją tożsamością. To, co inni uważają o mnie, nie jest moją tożsamością. Ale moją tożsamością jest to, co mówi Biblia. I tylko ona mówi prawdę i się nie myli. Wiecie, kiedy zrozumiałem to, wiecie, to kiedy przychodziły kolejne trudne chwile, bo one ciągle przychodziły, to mogłem, wiecie, stanąć w tym wszystkim i powiedzieć przepraszam za to zdanie, ale mnie to nie utożsamia. To, co mówisz mnie, to nie utożsamia. I wiecie, niejednokrotnie mogłem zgodzić się z kimś, kto powiedział, zrobiłeś to źle. Ale wiecie nie czułem na sobie strachu, nie czułem na sobie lęku, ale wiecie, mogłem powiedzieć tak, przepraszam, idę dalej. Wiecie ta myśl o tym, co zrobił Jezus i kim mnie stworzył, do czego mnie powołał i świadomość tej tożsamości, jaką we mnie stworzył, co, w co we mnie ukształtował, sprawiało, że to, co mówili inni, nie miało większego znaczenia. Nie miało większej mocy do mojego życia, bo moja tożsamość wypływała z Jezusa Chrystusa. I właśnie do tego chcę nas wszystkich zachęcić. By kiedy już pojawią się takie fale, kiedy pojawi się taka trudność, byśmy nie poddali się osądowi. Bo Bóg nie przeznaczył nas do tego, byśmy skłonili swoje głowy na dół i stwierdzili, no jak lipa, to lipa. Jak nie dam rady, to nie dam rady. Ale Bóg przeznaczył nas do tego, byśmy szli i owoc wydawali. Amen. Myśmy się nie poddawali, pomimo trudnych chwil, pomimo trudnych sytuacji. I wiecie, ja nie mówię dzisiaj, i moim przekazem nie było to, że kiedy ktoś zwróci ci uwagę, to he, 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 mów sobie, co chcesz. Ja jestem. To nie jest mój przekaz. Wiecie, mam jeszcze kilka fragmentów. Wiecie, choćby Hebrajczyków 10 rozdział 24 werset, to chyba nie będzie wyświetlone. Myśmy o sobie nawzajem, kochani. Jak pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków? Kochani, kiedy ktoś przychodzi jedna osoba do drugiej w miłości i wiecie, pobudza nas do być może nawet zmiany patrzenia na daną sytuację, na dany aspekt Twojej służby, ale wiecie, kiedy robi to w miłości, kiedy przychodzi do Ciebie, a nie do innych, wiecie, to jest inna sytuacja. I, wiecie, I my w tej miłości powinniśmy rozmawiać ze sobą na temat aspektów naszych służb, na temat tego, co się nam nie zgadza w naszych pomysłach, tym, wiecie, od tego jesteśmy, ale w miłości. Inny fragment w Mateusze w 18 rozdziale mówi o tym, że jeżeli ktoś zgrzeszył przeciwko Tobie, idź do Niego. To jest ciekawe, idź do Niego. I wiecie, my lubimy ten fragment z wielu innych aspektów, że później jest ta katabelka, że kiedy on nie posłucha, to bierzesz jeszcze dwóch braci i później... A prawda jest taka, że w 99% kiedy pójdziesz do niego, to już jest sprawa załatwiona. Ale my o tym zapominamy. My znamy te prawdy, że warto jest po prostu pójść i coś wyjaśnić, pójść i z nim porozmawiać, pójść i dojść do jakichś rozsądnych efektów, celów, tych rozmowy. Ale wiecie, my niejednokrotnie właśnie wolimy O ojacie. No to narobił. No to narobił. Słyszałeś, co narobił? To i to. Wiecie, ja to znam z Twojego życia. Podobnie Efezjan, czwarty rozdział, od 1 do 4. Zachęcam Was zatem, ja, więzień w Panu. Abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą, łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha, wspólni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani do jednej nadziei związanej z Waszym powołaniem. Znoście. Tu jest napisane, jedni drugich w miłości, łagodności, cierpliwie, pokornie. Jedni do drugich. Dokładajcie starań, aby zachować jedność. Zróbcie wszystko, aby zachować jedność. Jedność wśród nas, jako braci i sióstr w kościele. Do tego właśnie Bóg powołał ten kościół i każdego z nas. Byśmy mogli tutaj jako jedno trwać, byśmy mogli jako jedno iść do przodu. I nie ma potępienia. Nie ma potępienia w żadnym z nas. Jezus Chrystus wszystko zabrał na krzyż. Nie czujmy się potępieni, nie czujmy się, wiecie, ocenieni. Nie czujmy się zbici, ale czujmy się powołani by iść i wydawać owoc. Nie wiem, na ile byłem zrozumiały dzisiaj. Trochę dziwnie się jeszcze teraz czuję, ale, ale mam nadzieję, że każdy z nas mógł coś z tego odebrać i wziąć. Niech Bogu będzie z tego chwała.